Podstawowe pytanie z perspektywy psychologicznej w naszym funkcjonowaniu w rzeczywistości, w świecie, to pytanie, dlaczego oceniamy ludzi? Po co my oceniamy innych ludzi? Po co te informacje są nam potrzebne? Dlaczego te procesy są tak naturalne, tak szybkie i bardzo często tak automatyczne? Punktem wyjścia zawsze jest to, że my jako organizmy żywe, jako ssaki funkcjonujemy w środowisku i to środowisko jest dla nas istotne z uwagi na to, żeby przetrwać, żeby żyć, żeby istnieć. Nasz kontakt ze środowiskiem to jest stała wymiana. Stała wymiana dotycząca zarówno różnego rodzaju substancji odżywczych, ale to jest też pewien handel na poziomie psychologicznym. My handlujemy ze środowiskiem, kontaktujemy się z nim, aby z reguły znajdować odpowiedź na bardzo proste pytanie. Dlaczego coś się dzieje? Dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej? Dlaczego? To pytanie powiązane jest wprost z poszukiwaniem naszych odpowiedzi związanych z zaspokajaniem podstawowych potrzeb. Z perspektywy psychologii społecznej te potrzeby w zasadzie można pogrupować w trzy główne wiązki. Typologii wartości jest bardzo wiele, od tych najbardziej znanych, aczkolwiek o wątpliwych podstawach teoretycznych, jak piramida Maslowa. Natomiast te, które są kluczowe w naszym funkcjonowaniu społecznym, ale także w naszym funkcjonowaniu dla nas samych, w rozumieniu samego siebie, to są po pierwsze potrzeba afiliacji, bycia z innymi ludźmi. My oceniamy innych, próbujemy innych poznać, próbujemy innych zrozumieć, po to, aby móc z nimi być albo aby z nimi nie być. Żeby przynależeć do pewnej grupy i z tej grupy czerpać określone korzyści psychologiczne związane z przynależnością, ze wspólnym dochodzeniem do różnego rodzaju rozwiązań czy rozwiązywaniem problemów, które pojawiają się w naszym codziennym funkcjonowaniu. Człowiek, co jest już trochę wyświechtane, jest istotą społeczną i funkcjonuje w społeczeństwie. Grupy są elementem naszej tożsamości. Stąd chcemy oceniać innych ludzi, chcemy ich poznawać po to, aby wiedzieć, czy warto z nimi być, czy warto z nimi nie być. Druga potrzeba jest bardziej skoncentrowana na nas samych. To jest potrzeba pozytywnej samooceny. My chcemy widzieć siebie jako osobę wartościową, jako pożyteczną. Inni ludzie są z tej perspektywy dla nas punktem odniesienia, pewnym standardem porównań, ale także dostarczają nam wprost informacji o tym, czy jesteśmy wartościowi, czy nie jesteśmy wartościowi, czy jesteśmy do czegoś przydatni, czy też nie. Pozytywna samoocena to jest też nasz dobrostan psychologiczny, ale też fizyczny czy fizjologiczny. I ona w dużym stopniu sprawia, że w pewnych relacjach będziemy czuć się pewniej, a w innych mniej pewnie. Trzecia potrzeba, która jest górnolotnie zwana potrzebą epistemiczną, to jest potrzeba rozumienia rzeczywistości. Z perspektywy psychologii społecznej w zasadzie jest to, przynajmniej tak mi się wydaje, najważniejsza z potrzeb. My chcemy rozumieć to, co dzieje się wokół. Rozumieć, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej. Rozumieć, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, pewne rzeczy się nie dzieją. Jeżeli my nie rozumiemy rzeczywistości, to w zasadzie pozostaje jedynie lęk. Rozumienie rzeczywistości, nawet jeśli nie jest zgodne z tą rzeczywistością taką, jaka jest faktycznie, daje poczucie bezpieczeństwa. To jest istota tworzenia pewnych ciągów wyjaśnień. My jako ludzie w zasadzie we wszystkim doszukujemy się przyczyny. Nic nie może istnieć bez przyczyny. Jeżeli jej nie ma, to trzeba ją wymyśleć. Jeżeli trudno ją zidentyfikować, no to może to być cud, ingerencja obcych, to mogą być spiski. I to nawet nie chodzi o to, żeby w to wierzyć, tylko żeby mieć taką przyczynę. I my staramy się rozumieć innych właśnie po to, aby orientować się w rzeczywistości. Aby to, co dzieje się wokół, dla nas było jakoś zrozumiane i poukładane. Dowody w zasadzie neuropsychologiczne też pokazują, że są odpowiednie ośrodki w mózgu, które właśnie aktywizują się w sytuacjach bezprzyczynowych, które
poprzez sieci skojarzeniowe takie przyczyny nam podsuwają. One nie muszą być racjonalne, ale muszą być. Stąd potrzeba epistemiczna to potrzeba rozróżniania tego, co się dzieje, dlaczego się dzieje i podobnie, kogo można uznać za przyjaciela, a kogo można potraktować jako wroga. Nasze myślenie o innych ludziach, nasze myślenie społeczne, próba orientowania się w rzeczywistości zawsze jest po coś. Klasycy psychologii społecznej mówią wprost. Myślenie jest po to, aby działać. My poznajemy ludzi po to, aby działać, aby coś robić. Oni są potrzebni do zaspokajania naszych potrzeb. Są potrzebni, aby z nimi być, aby dawać nam komfort psychologiczny. Przy czym to myślenie o innych, myślenie społeczne, w zasadzie może odbywać się dwoma torami. Gdy coś jest dla nas ważne, gdy ktoś jest dla nas ważny, gdy mamy zadanie, wówczas możemy myśleć uważnie, analitycznie, szczegółowo, poświęcać uwagę. Gdy dana osoba nie jest dla nas istotna, nie ma sensu o niej myśleć i wówczas raczej dochodzą do głosu procesy automatyczne, poleganie na prostych wskazówkach takich, czy na przykład ktoś nosi krawat w kropki czy w ciapki, czy perfumy, których używa, mają taki, a nie inny zapach, gdzie nie wymaga to zbytniego zastanawiania się. Innym sposobem, czy innym przykładem takiego myślenia automatycznego jest poleganie na stereotypach. Każdy z nas wie na swoje potrzeby, ma jakiś pogląd, kim jest typowy polityk PiS, kim jest typowy polityk Platformy, kim jest typowy przedstawiciel różnego rodzaju mniejszości narodowych. I to wystarcza, bo ten typowy rozlewa się i zwalnia mnie z myślenia. A tym, co w zasadzie wpisane jest w nasze życie i co jest czymś, z czego potrafimy czerpać dużo przyjemności, to w sytuacji, kiedy mamy do wyboru, czy coś robić, czy coś nie robić, czy czegoś nie robić, wybranie tego, żeby nic nie robić. Lenistwo jest przyjemne. Lenistwo daje dużo satysfakcji i przede wszystkim nie męczy. My dbamy o nasze zasoby poznawcze, o naszą energię, którą mamy w sobie po to, aby używać jej wtedy, kiedy jest to niezbędne. Czyli do rzeczy ważnych, istotnych. Stąd my oceniamy innych, skupiamy naszą uwagę bardziej szczegółowo, gdy to są osoby dla nas z jakiejś perspektywy istotne, ważne. To jest tak jak w obiegowym przekonaniu, że psycholog to jest ktoś, kto chodzi i analizuje wszystkich. Psycholog nie analizuje wszystkich, bo większość go nie interesuje. Analizuje tych, których ma analizować. I podobnie jest z naszym funkcjonowaniem codziennym. My skupiamy się tylko na tych rzeczach, które są istotne. Jeżeli prowadzimy rozmowę kwalifikacyjną do pracy, no to wówczas skupiamy się na osobie, która bierze w niej udział. Natomiast ta sama osoba mijana na ulicy raczej nie będzie przykuwała naszej uwagi, bo jest jej istotna. Z uwagi na nasze cele, na nasze motywy czy nasze potrzeby. I to jest podstawowe niejako rozróżnienie, że nasze myślenie, nasze oceny opierają się zarówno na wskazówkach, które są w pewnym sensie kontekstowe i peryferyjne, które są w nas czasem wzbudzane, czy które wzbudzają w nas procesy, z których nie zdajemy sobie sprawy. Jak też, gdy coś jest dla nas istotne, my potrafimy, możemy myśleć. Ale bardzo często nie chcemy. I to jest też dosyć istotny problem przy ocenie ludzi, przy ocenie wydarzeń, że wystarczy nam wiedza powierzchowna, stereotypowa i w pewnym sensie pozorna. Przechodząc już wprost do ocen innych ludzi, do procesów percepcji innych ludzi, kluczowe staje się pytanie, na co my zwracamy uwagę. Czyli czy są jakieś charakterystyki, o których chcemy wiedzieć, które pozwalają nam wyrobić sobie takie zdanie o innych, które będzie zaspokajać nasze potrzeby.
Oczywiście, można do tego podejść z perspektywy osobowości, gdzie wyróżnia się w zależności od teorii jakieś tam cechy, ale tego jest zasadniczo dużo. Mało tego, okazuje się, że wszystko to można sprowadzić do dwóch podstawowych wymiarów, czyli do dwóch osiowych charakterystyk innych, na które my zwracamy uwagę, kontaktując się nimi, spostrzegając, mijając czy rozmawiając. Te dwa wymiary noszą różne nazwy, natomiast w psychologii polskiej, w naszej tradycji badawczej, w najbardziej rozwiniętych teoriach, które w tym kierunku przedstawia profesor Bogdan Wojciszke, określone są one mianem wspólnotowości i sprawczości. W innym wariancie są to wymiary moralności, ciepła interpersonalnego, które ktoś z nas wzbudza, i z drugiej strony kompetencje, czyli to, czy ktoś jest inteligentny, czy potrafi coś zrobić, czy sprawnie potrafi coś zrobić. I w zasadzie wszystkie informacje o innych ludziach w pewnym oczywiście przybliżeniu można sprowadzić do informacji dotyczących tego, czy są moralni, czy są nastawieni na innych, czy są kompetentni, czy potrafią coś zrobić, czy nie. Przy czym, jeżeli podchodzimy z tej perspektywy do oceny innych, niezależnie od tego, czy celem takiej analizy, w cudzysłowie, jest ocena, czy pacjent szybko wróci do zdrowia po operacji, czy polityk będzie dobrze rządził, czy dany kandydat nadaje się do pracy, to ten wymiar wspólnotowości, wymiar ciepła, moralności jest pierwotny. To jest dla nas coś, co jest absolutnie kluczowe i od czego zależy. Przede wszystkim to, czy my będziemy chcieli z taką osobą nawiązywać kontakt, czy nie. To są tak zwane cechy, które są korzystne z perspektywy innego, z perspektywy obserwatora. Ponieważ jeżeli kogoś uznamy za osobę ciepłą, moralną, to wiemy, że jak najbardziej można z nią utrzymywać kontakt, bo nas nie oszuka. A to, czy jest kompetentna, czy nie, w tym kontekście jest wtórne. Bo oznacza jedynie tyle, że no jeżeli ktoś jest kompetentny, to może nas kompetentnie oszukać. A jeżeli niekompetentny, no niekompetentnie oszukać. Natomiast oszuka zawsze, jeżeli uznamy go za moralnego. Dlatego to jest ten podstawowy wymiar odpowiadający za nasze dążenie do innych albo unikanie innych. Czy są moralni, czy można im zaufać. Przy czym tu pojawia się też jeszcze jedna dosyć istotna rzecz, na którą my rzadko zwracamy uwagę, czy rzadko ją rozważamy. Bo proste pytanie. Czy osoba wiarygodna to osoba, mówiąc nawet na wyrost, moralna? Potoczna odpowiedź i banalna jest, że tak. Bo być wiarygodnym to dobrze. Natomiast to, co mówiłem o oszukiwaniu i kompetencjach, odnosi się jeszcze mocniej do wiarygodności. Wiarygodność sama w sobie nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Bo zależy od tego, w czym ktoś jest wiarygodny. Płatny morderca, który wykonuje swoje zlecenia w sposób perfekcyjny, jest osobą wiarygodną. I na tym buduje swój kapitał. Ale czy to dobrze? No z perspektywy tych, którzy giną, średnią. Wiarygodność jest zawsze kontekstowa. Jeżeli ktoś obiecał, że się zemści i się zemścił, jest wiarygodny. Dlatego moralność i kompetencje niekoniecznie powiązane są wprost z jakimiś wartościami dodatkowymi czy z cechami dodatkowymi. Aczkolwiek z nich, z tych ocen wynika to, czy chcemy mieć z kimś kontakt, czy nie.
Zależy od czego, bo jeżeli kogoś uważamy za wiarygodnego, a niekompetentnego, to z jednej strony no nie za bardzo jest szansa na współpracę, ale z drugiej strony można błysnąć. Bo wtedy ja mogę pokazać, jak ja jestem kompetentny, jak jestem super. Bo gdy ktoś jest bardziej kompetentny niż ja, no to średnio błysnę. I tu już wchodzi element chociażby związany z samooceną. Mało tego. Pewnym dodatkowym rozróżnieniem między naszymi ocenami innych na wymiarach moralności, wspólnotowości i kompetencji czy sprawczości jest to, że my nieco inaczej interpretujemy zachowania pozytywne i negatywne w aspekcie każdej z tej cech. Gdy ktoś jest kompetentny, potrafi wbić gwóźdź. To oceniamy pozytywnie. Wbija gwóźdź, jest kompetentny. Natomiast, gdy ktoś nie wbija gwoździa, czy to oznacza, że on jest niekompetentny? Niekoniecznie. Może nie umieć wbijać gwoździ, ale równie dobrze mogło mu się nie udać. Gwóźdź mógł być felerny. To jest dosyć istotna specyfika ocen kompetencji innych, że jeżeli ktoś przejawia zachowanie świadczące o kompetencji, to wnioskujemy, że taki jest. Ale jeżeli ktoś nie przejawia zachowania świadczącego o kompetencji, to nie oznacza, że jest niekompetentny. Dajemy margines. Kompetencje można poprawić. Można się nauczyć. Patrzenie na świat przez pryzmat kompetencji innych ludzi jest czymś radosnym. Bo my dajemy ludziom szansę na wzrost, na nauczenie się. Kiedy patrzymy, czy ktoś coś umie, czy czegoś nie umie, to jest kredyt zaufania. I świat przez pryzmat tego, czy ktoś coś umie, czy nie, jest światem bardziej pozytywnym. Z wymiarem moralności czy wspólnotowości rzecz jest całkowicie odwrotna. To znaczy, aby wnioskować o tym, czy ktoś jest moralny, czy nie, my zwracamy przede wszystkim uwagę na zachowania złe. Bo jeżeli ktoś coś ukradł, to jest niemoralny, jest złodziejem. A jeżeli ktoś czegoś nie ukradł, to kim jest? Jest złodziejem, czy nie jest? Nie wiadomo. Bo mogło się coś zdarzyć takiego, co przeszkodziło mu w kradzieży. Jeżeli ktoś zachowuje się moralnie, wcale nie oznacza, że jest moralny. Jeżeli ktoś zachowuje się niemoralnie, to z całą pewnością jest niemoralny. Ta rozbieżność między ocenami ludzi na wymiarach moralności i kompetencji ma też przełożenie na to, co dalej. No bo jeżeli ktoś zgrzeszy, ktoś popełni błąd, zachowuje się w sposób niemoralny, to czy można to odwołać? Czy można się nauczyć być moralnym? No, według myśli ludowej, powszechnej, nie. Bo jedno przewinienie wystarcza. I wiele badań psychologicznych, wiele symulacji pokazuje, że taka jedna pomyłka nagłośniona, zauważona, praktycznie przekreśla wizerunek, ocenę osoby na znacznie dłuższy czas. Niektórzy mówią, że praktycznie do śmierci już się nie da tego odkręcić. Oczywiście istnieją szanse na nawrócenie się, na czynienie dobra, ale one nigdy nie są w stanie do końca przesłonić tego błędu, który kiedyś był i który został zapamiętany. Jeżeli patrzymy na świat przez pryzmat moralności, ten świat jest zły. Bo większość ludzi ma coś na sumieniu. Zatem, gdy patrzenie na kompetencje prowadzi do efektu pozytywności, dosyć lekkiego i przyjaznego patrzenia na ludzi, to patrzenie na innych
przez pryzmat ich zachowań moralnych albo nie prowadzi do efektu negatywności. I odnosi się do wszelkich dziedzin. Dotyczy to świata polityki, gdzie jeżeli my zaczynamy tropić, kto jest moralny, a kto niemoralny, to okazuje się, że polityka to jest straszliwy brud. Dotyczy to do naszych relacji w domu. Czy można zaufać partnerowi, partnerce, czy nie? Obiecał, że wyniesie śmieci, nie wyniósł. To znaczy, że w nim też nie dotrzyma obietnicy. To przekłada się nasze przewidywania właśnie na to dążenie do bycia z innymi albo nie. Przy czym z efektem negatywności jest jeszcze jeden paradoks, albo w zasadzie z efektem pozytywności i efektem negatywności. Ponieważ w zasadzie jest to od wielu lat oczywiste i trudne do podważenia, my jesteśmy bardziej wyczuleni z powodów najróżniejszych. Niektórzy tropią to w ewolucji, inni w uczeniu społecznym, na informacje negatywne. My jesteśmy przede wszystkim zainteresowani, poświęcamy uwagę temu, co jest złe. Z różnych powodów. Bo to może sygnalizować zagrożenie, bo przede wszystkim to sygnalizuje zmianę. Tylko że jeżeli my skupiamy się na negatywach, no to te negatywne strony zawsze będą dominować w naszej ocenie innych ludzi, w ocenie wydarzeń. Media korzystają z tego przechętnie. Bo skoro przyciąga uwagę, to przyciąga pieniądze. Natomiast efekt pozytywności to przynajmniej według mnie coś najpiękniejszego, co jest odkryte w psychologii. Bo ono oznacza, że my potrafimy lubić innych ludzi. Z reguły przez chwilę. Bo gdy odezwą się, no to już przestajemy ich lubić. Ale chociaż dla tego jednego momentu warto. My przede wszystkim podchodzimy z takim nastawieniem lubienia, otwartości do osób, które nie znamy, których nie potrafimy jakoś przypisać do stereotypu. Natomiast bliższy kontakt, to bardzo często my jednak zwracamy uwagę na te elementy negatywne, bo one świadczą, uważaj. Dlatego też znów robiąc pewien wypad w kierunek polityki, gdyby zabronić kampanii negatywnej, to wcale nie byłoby lepiej. Bo nie otrzymywalibyśmy informacji, które zwracają naszą uwagę na to, że istnieje pewne niebezpieczeństwo. Bo wszyscy byliby cudni, wspaniali, idealni. A informacje negatywne są istotne po prostu, aby przetrwać. Aby zachować to, kim jesteśmy. Mało tego, konsekwencją skupiania się na tych dwóch wymiarach, czyli naszych procesów oceniania ludzi przez pryzmat właśnie moralności i kompetencji, można dojść do tego, że one owocują w innego rodzaju, czy innego typu reakcjach afektywnych. Czyli w pewnych emocjach powiązanych już wprost z jakimś zaetykietowaniem drugiej osoby. Po co nam są sądy moralności? No po to, aby monitorować wpływ innego człowieka na nasze cele, na nasze interesy, na nasze plany. Jeżeli uznajemy, że osoba jest moralna, czyli jej wpływ na nasze cele może być pozytywny, wówczas taką osobę po prostu będziemy lubić. Sądy moralne prowadzą do lubienia lub nie drugiej osoby. Bo lubienie jest powiązane z tym, czy mogę jej zaufać, czy możemy razem coś zrobić. Z kolei, jeżeli uznaję kogoś za sprawnego, za kompetentnego, to wcale nie musi prowadzić do lubienia. Bo osoba kompetentna to nie oznacza, że osoba lubiana. Sądy dotyczące kompetencji raczej prowadzą do respektu. Czy ja kogoś szanuję, czy nie, z uwagi na to, co potrafi, co umie. Ale nie oznacza to, że ja muszę lubić, albo że od razu lubię tych, których szanuję.
Bo można uznawać kogoś za kompetentnego, ale nielubianego. Tak jak chociażby w tym, co mówiłem o wiarygodności. Ktoś jest wiarygodny, potrafi świetnie wykonywać swój zawód, ale nie oznacza to, że będę go lubił. My też nie za bardzo lubimy przebywać wśród osób, które umieją więcej niż my. Bo to dla nas jest, dla naszego poczucia wartości, niezbyt takie miłe. Stąd to, czy oceniamy osobę jako lubianą, jako taką, którą będziemy szanować, w tym układzie zależy od procesów osądzania, wnioskowania o moralności, o kompetencjach danej osoby. To przekłada się, czyli to myślenie w kategoriach pewnej wspólnotowości czy ciepła i moralności, także na jeszcze jeden inny aspekt. Wspomniałem o automatycznych, prostych procesach oceniania innych ludzi, czyli patrzenie na innych z perspektywy różnego rodzaju stereotypów, które są wzbudzane. Stereotypy mogą być najróżniejsze. Mogą być to stereotypy płciowe, mogą być to stereotypy związane z pochodzeniem etnicznym. Każdy z takich stereotypów jest skrótem, bo on sprawia, że ja mam opinię o sobie, jednocześnie nie wydatkując żadnej energii na to, aby tę opinię osiągnąć. I te cechy związane ze wspólnotowością, z moralnością, związane z kompetencjami, one wpływają też na pewną specyfikę tych stereotypów dotyczących różnego rodzaju grup społecznych oraz nasze reakcje wobec ludzi, których do takiej kategorii zaklasyfikujemy. Jeśli oceniamy jakąś grupę społeczną jako moralną, jako ciepłą i kompetentną, wówczas tym, co jest charakterystyczne dla takiego układu, jest admiracja. To są osoby z grupy własnej, to są nasi sprzymierzeńcy i to też jest pewien stereotyp, bo my jesteśmy dobrzy. My wspieramy siebie. Jesteśmy moralni, jesteśmy kompetentni, jesteśmy super. Czy to oznacza, że każdy człowiek naszej grupy, nauczycieli akademickich, studentów, mieszkańców Lublina, mieszkańców Warszawy, w ten sposób może być oceniony? Nie. Natomiast zbiorczo, schematycznie jest to pewien skrót przy ocenie. Jeżeli jakąś grupę, kogoś oceniamy jako raczej ciepłych, ale niekompetentnych, wówczas pojawiają się uprzedzenia, które można nazwać jako paternalistyczne. Bo jeżeli są mili, przyjaźni, moralni, ciepli, ale niekompetentni, to trzeba się nimi zaopiekować. To są na przykład stereotypy i uprzedzenia w stosunku do ludzi starszych, których traktujemy na poziomie właśnie takim schematycznym, jako bezradnym, którym trzeba pomóc. Czy wszyscy ludzie starsi są bezradni, którym trzeba pomóc? Myślę, że ktoś, kto ma kontakt z komunikacją miejską, wie, że nie. Ludzie starsi świetnie sobie radzą w korzystaniu na przykład z komunikacji miejskiej. To są osoby niepełnosprawne. Czy wszystkim trzeba pomagać? Nam się wydaje, że tak. Natomiast jeżeli posłucha się wypowiedzi osób niepełnosprawnych, w wielu przypadkach wcale taka pomoc nie jest niezbędna. Ciepli, ale niekompetentni, jako pewien schemat stereotypowy. Przy czym w tym przypadku można powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś, co jest ambiwalentne, co jest wewnętrznie sprzeczne. Bo taki stereotyp nie jest spójny. Spójny, ciepli, kompetentni albo zimni i niekompetentni. To są z kolei ludzie ubodzy.
wobec których raczej mamy pogardliwe uprzedzenie, którymi w ogóle się nie chcemy zajmować, bo oni są poza naszym obszarem, ani nie są moralni, ani nie są kompetentni. To po co oni są? I to jest też jedna ze strategii w komunikacji perswazyjnej czy w komunikacji propagandowej, mówiąc szerzej, aby właśnie kierować obraz wrogów w tą stronę. W stronę pogardy, w stronę w konsekwencji także dehumanizacji, odczłowieczenia. Bo wówczas nie musimy się nimi przejmować. Oni po prostu nie istnieją. No i są jeszcze uprzedzenia zawistne. Trzeci wariant, czwarty wariant, który wiąże się z tym, że takie grupy są uważane za zimne, czyli w pewnym sensie wrogie, ale kompetentne. I to jest charakterystyka na przykład osób bogatych, celebrytów, co do których moralności mamy porządne wątpliwości, zwłaszcza jeżeli ktoś w przypadku celebrytów skorzysta z dominujących w tym zakresie mediów typu pomponik, pudelek, kozaczek, chyba taki jeszcze jest. To są też na przykład pewne grupy narodowościowe. Okazuje się, że na przykład stereotyp Żydów jest stereotypem ambiwalentnym. Że oni są cenieni za walory intelektualne, ale z jakichś powodów uważani za wrogów. I takie myślenie właśnie w kategoriach stereotypowych, w kategoriach moralności, kompetencji prowadzi do konkretnych działań. Bo jeżeli mamy osobę, która uważamy za ciepłą i kompetentną, wówczas będziemy starali się jej pomóc, aktywnie pomagać. Jeżeli mamy osobę, którą uważamy za zimną i niekompetentną, to jest szkodzenie. Po co oni są? Oni są zbędni. Niech znikną. Innym wariantem jest pasywne szkodzenie. Czyli po prostu pewne grupy są ignorowane. Lub ułatwianie. Kooperacja, współpraca w osiąganiu pewnych celów. To, do jakiej kategorii my zaklasyfikujemy daną osobę, no co z reguły wystarczy nam bardzo krótki czas, przekłada się bezpośrednio na działania, które będziemy podejmować w stosunku do niej, ale także na emocje. Czy będziemy odczuwać litość, czy będziemy odczuwać zawiść, czy pogardę. To myślenie w kategoriach stereotypów, czy ocenianie ludzi przez pryzmat stereotypów, do których klasyfikujemy, no jest to jedna ze ścieżek. Dominujące przez długi czas w psychologii, ciągle obecne, chociaż już po wielu przetworzeniach, teoria atrybucji pokazuje nam jeszcze inny sposób, w jaki my skupiamy się na zachowaniach innych, oceniamy, by wobec innych podejmować określone działania czy reakcje. Teoria atrybucji ponownie wyrastają z prostego pytania. Dlaczego? Dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej? I odpowiedź na to pytanie ma dla nas trzy podstawowe funkcje. Kontroli. Ponieważ jeżeli wiem, dlaczego ludzie się zachowują tak, a nie inaczej, to zmieniając przyczyny mogę kontrolować ich zachowanie. Oczywiście w wersji jakiejś skrajnej ta kontrola może być taką kontrolą, powiedzmy, że behawioralną, czyli tak jak w klatce ze szczurem i pożywieniem, gdzie możemy innych sterować, bo wiemy, jak to zrobić. To jest przewidywanie. Jeżeli wiemy, dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej, to możemy przewidzieć, jak w innych sytuacjach będą się zachowywać, a zatem samemu dostosować albo przygotować się do określonej reakcji czy odpowiedzi. I po trzecie, jeżeli ja wiem, dlaczego ludzie się zachowują, to mój świat jest stabilny. To jest tak jak z funkcją, z potrzebami epistemicznymi. Ja rozumiem, a z drugiej strony ja wiem. Czyli rośnie też moje poczucie przekonania o mojej wartości, o mojej wiedzy, o tym, kim jestem.
Jedną z takich teorii atrybucji społecznych, które są szczególnie wykorzystywane do interpretacji na przykład zdarzeń związanych z kryzysami, ewentualnie też z powstawaniem różnego rodzaju uprzedzeń czy reakcji, często wrogich wobec innych ludzi, jest teoria motywacji społecznej, według której my, obserwując innych ludzi, zachowanie innych ludzi, tak jakby, aby odpowiedzieć na pytanie ogólne dlaczego albo kim ta osoba jest, skupiamy się na trzech źródłach, czyli na trzech tak jakby aspektach tego, co widzimy, co obserwujemy. Po pierwsze, to jest umiejscowienie. Czy osoba zachowuje się dlatego, że ma określone charakterystyki, czy dlatego, że zmusza ją do tego sytuacja? Czyli czy ma cechy, czy raczej reaguje na to, co się dzieje? Czy, przykład nie z ludzi, ale niech będzie ze świata przyrody, czy jabłko spada na Newtona dlatego, że jest przyciąganie ziemskie i to jest przyczyna sytuacyjna? Czy ponieważ, jak chciał Arystoteles, jabłko spada, ponieważ ma cechę spadalności? Na tym polega różnica. Czy ktoś jest zły, czy sytuacja zmusza go do tego, aby był zły? Tak jak w słynnych, szeroko omawianych, dyskutowanych od bardzo wielu lat eksperymentach Milgrama, czy ludzie rażą innych prądem dlatego, że są źli, czy dlatego, że kazał im eksperymentator, który jest autorytetem? Dla nas ma to kluczowe znaczenie. Ponieważ stwierdzenie, że ktoś taki jest, że ma taką dyspozycję, ma taką cechę, jest moralny, w zasadzie warunkuje nasze kontakty z nim w dłuższej perspektywie czasowej. Jeżeli natomiast uznamy, że zachował się tak, a nie inaczej, bo takie były czynniki sytuacyjne, bo ktoś kazał mu coś ukraść, bo jak nie, to zrobi krzywdę komuś z jego bliskich, no to już całkowicie zmienia sytuację i nasz osąd człowieka. I to jest pierwszy wymiar. Umiejscowienie. Czy ktoś ma cechę, czy sytuacja wpływa na to, że zachowuje się tak, a nie inaczej. Drugi wymiar to jest kontrolowalność. Czy jest w stanie kontrolować swoje zachowanie, czy też nie. To kontrolowalność w zasadzie w takiej wersji najbardziej podstawowej odnosi się, czy można ją zilustrować rozważaniami, czy analizą tego, czy komuś się udaje coś zrobić, czy nie, patrząc na to, czy ma zdolności, czy wysiłek. Jeżeli ktoś coś robi, no to w zasadzie i udaje skutecznie, to może mieć zdolności i włożyć wysiłek, ale może czasem wystarczą zdolności. Oznacza to mniej więcej tyle, że zdolności nie są kontrolowalne. Ktoś je ma albo nie. Oczywiście w różnym zakresie. I my nie możemy być w jednej sytuacji mniej zdolni, a w drugiej bardziej zdolni. Natomiast wysiłek jest w pełni kontrolowalny. Bo my możemy włożyć wysiłek, aby coś osiągnąć, albo nie. A właśnie to rozróżnienie między wysiłkiem a zdolnościami w istotnym stopniu też wpływa na to, jak będziemy oceniać innych ludzi. Trzeci wymiar to stałość. Czy w różnych sytuacjach osoba zachowuje się w ten sam sposób, czy w inny sposób? Bo jeżeli zachowuje się w ten sam sposób, no to możemy wnioskować, że pewne charakterystyki tkwią w niej, a więc taka jest. Natomiast jeżeli w różny sposób, no to możemy doszukiwać się, od czego to zależy. Czy od osoby, z którą na przykład rozmawia, czy od całej sytuacji. Czy zachowuje się tak dlatego, bo taka jest, czy na przykład akurat jest chora, w złym nastroju. To są czynniki, które w dużym stopniu wpływają na zarówno określenie, jak i myślenie w tych kategoriach stabilności przypisywania przyczyn ludzkiego zachowania.
to myślenie, czy zwracanie uwagi, analizowanie zachowań innych ludzi z perspektywy, czy źródło zachowania tkwi w nich, czy w sytuacji, czy jest kontrolowalne i czy stabilne, samo przez się no, byłoby tylko pewną zabawą i tak jak na malowanie obrazu. Ono nam jest po coś, bo myślenie jest po to, aby działać. Po co? Aby przede wszystkim sterować naszym przypisywaniem odpowiedzialności, którą mają za skutki swoich czynów. Przykładowo, jeżeli ktoś, wiemy, że jest chory i jest to choroba typu alkoholizm, to w naszym myśleniu, kto jest odpowiedzialny za to, że na to cierpi? Państwo, system, sytuacja czy osoba? To wnioskowanie w oparciu o te charakterystyki, o których mówiłem, sugeruje, że odpowiedzialna jest osoba, bo mogła nie pić. Przynajmniej tak uważamy. Czy była w stanie osiągnąć to, to jest inna historia. Natomiast w tym przypadku czynność jest w pełni kontrolowalna. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z innym typem choroby, jak choroba typu rak, typu choroba Alzheimera, czy ktoś jest odpowiedzialny, że na nią choruje? Nie, to się zdarza. Jeżeli ktoś uległ prośbie, bo obiecano mu za to nagrodę, doprowadziło to do negatywnych konsekwencji. Czy jest odpowiedzialny? Jest. Natomiast jeżeli wykonał coś pod groźbą kary, to okazuje się, że już ta odpowiedzialność jest mniejsza. Nasze myślenie o zachowaniu innych ludzi to jest właśnie myślenie po to, żeby wiedzieć przynajmniej w domyśle albo mieć w zanadrzu do określenia tego, kto jest winny, kto jest odpowiedzialny. Bo jeżeli odpowiedzialna jest dana osoba za robienie czegoś, co jest złe, to naszą reakcją na poziomie emocji będzie gniew. Jeżeli z kolei my uznamy, że nie jest odpowiedzialna za swoje zachowanie, no to trzeba jej pomóc. Obserwacja, zwrócenie uwagi na tego typu zachowania, bodźce, które do nas docierają z perspektywy innych, zatem prowadzą od zdiagnozowania najpierw, co jest przyczyną, czy ta przyczyna tkwi w człowieku, czy jest przez niego kontrolowalna, czy przejawia się w dłuższym okresie czasu. W zależności od tego pojawia się drugi etap, reakcja emocjonalna. Jeżeli uznamy, że przyczyna jest kontrolowalna, na przykład komuś nie chciało się czegoś zrobić, coś zaniedbał, reakcja afektywna to jest z reguły reakcja gniewem, po której oczekujemy kary. Ta kara może oczywiście mieć różne wymiary, od odwetu poprzez nagane, potępienie i lekceważenie. Z drugiej strony, jeżeli ktoś doprowadził do czegoś złego, nagannego, ale on nie kontrolował swojego działania, wówczas pojawia się raczej współczucie i takiej osobie trzeba pomóc, a przynajmniej nie karać. To myślenie w kategoriach odpowiedzialności, przypisywanej odpowiedzialności czy atrybucji odpowiedzialności, konkretnych emocji i konkretnych sposobów radzenia sobie z takim człowiekiem jest dosyć powszechnie stosowane zarówno na poziomie teoretycznym, jak i na poziomie praktycznym w zarządzaniu kryzysowym. W sytuacji skandali, w sytuacji różnego rodzaju wpadek wizerunkowych. Zarówno przez firmy, które funkcjonują na rynku konsumenckim, przez różnego rodzaju organizacje, czy to pozarządowe, czy jakiegoś użytku publicznego, ale też przez konkretnych ludzi, celebrytów, polityków. Ponieważ ona sugeruje tyle, to myślenie, że jeżeli ja jestem w stanie przekonać innych, że zachowanie
naganne, skandaliczne, było niekontrolowalne, to jest szansa przywrócić wizerunek, odbudować wizerunek. Zatem w wielu przypadkach zarządzanie skandalami to jest zarządzanie tym, jak ludzie ocenią przyczynę tego, co zaistniało. I my, oceniając innych ludzi, często właśnie w taki sposób, oczywiście całe te procesy niekoniecznie są świadome, one są zautomatyzowane, przebiegają stosunkowo szybko, ale my w ten sposób wyrabiamy sobie opinię, obserwując zachowanie, bo zachowanie innych jest dla nas podstawowym źródłem informacji o tych osobach. Bo jeżeli ktoś mi powie, co prawda to też jest jakiś tam aspekt zachowania, ale powie, że jest uczciwy, to niekoniecznie oznacza to, że jest uczciwy. Jeżeli będę obserwował go w jakiejś sekwencji zachowań, uzyskuję pewniejsze, trafniejsze dane. I to jest myślenie o, czy podejście do oceny innych ludzi, tak jak podchodziłby naukowiec, który izoluje pewne zmienne, na które trzeba zwracać uwagę, sprawdza, jak się dana osoba w tych zmiennych lokuje i na podstawie tego wnioskuje. Dlatego w psychologii to podejście, czy teoria atrybucji, zwłaszcza te klasyczne, określane są i traktowane jako wpisujące się w nurt myślenia o osobie, o człowieku, jako naiwnym naukowcu, który chodzi i analizuje. Problem polega na tym, że wszystkiego przeanalizować nie damy rady, bo nasz umysł, nasz mózg tego nie jest w stanie przetworzyć wszystkich bodźców, które docierają. Z drugiej strony, że nam się nie chce. Stąd też inną propozycją i innym przykładem pokazującym te procesy oceny innych ludzi jest teoria, którą opracował emigrant z Austrii do Stanów Zjednoczonych, Egon Brunswick, i którą określił jako model soczewki w poznaniu społecznym. Najogólniej oznacza on, że my patrzymy na świat tak jakby przez pewną soczewkę. Czyli nie widzimy wszystkiego, co nas otacza, ale skupiamy naszą uwagę tylko na pewnym aspekcie rzeczywistości. Ten model wpisuje się w szerszy nurt teoretyczny, który Brunswick nazwał funkcjonalnym probabilizmem. Dlaczego funkcjonalnym? Ponieważ my zwracamy na to uwagę tylko na to, co jest dla nas istotne. Nie będziemy się zajmować tym, co nie jest potrzebne po nic nam. Poznanie pełni określoną funkcję. A dlaczego probabilizm? No ponieważ nie możemy mieć dostępu do wszystkich informacji, do wszystkich próbek tego, co się dzieje, a wybieramy tylko pewien aspekt. Skupiamy się tylko na pewnej części. Z pewnym prawdopodobieństwem wybieramy coś, co będzie ważyło na naszych sądach i naszych ocenach. W ten sposób, często opierając się na naszych intuicjach, czasem na wiedzy, na podstawie pewnych przejawów, drobnych wskazówek, które pojawiają się w zachowaniu innych osób, my wnioskujemy o tym, jacy oni są. Nie oznacza to, i na tym też polega probabilizm, że nasze wnioskowanie jest trafne, że my trafnie wyselekcjonowaliśmy wskazówki, że to są te, które rzeczywiście świadczą o danym cesze i że my trafnie oceniamy inne osoby. Przykładowo. Obserwując innych ludzi, my możemy zwracać uwagę, czy możemy na przykład spróbować ustalić, czy dana osoba jest osobą nieśmiałą, czy nie. Bo z nieśmiałymi rozmawia się inaczej, ze śmielszymi trochę inaczej. Na co zwrócimy uwagę? Możemy zwrócić uwagę na przykład na to, jak spędza wieczory. Czy przed telewizorem, czy idzie na jakąś imprezę. Czy, gdy rozmawiamy, utrzymuje kontakt wzrokowy, czy raczej go unika. Czy dużo przeklina, czy mało przeklina. I to wydaje się nam intuicyjnie, faktycznie jakoś może być powiązane z nieśmiałością. Ale my równie dobrze możemy polegać na wskazówkach, które nam się tylko wydają sensowne, bo zna języki obce. Czy to ma znaczenie? No nie, ale może.
to myślenie w tych kategoriach prowadzi do, czy doprowadziło do wielu badań prowadzonych gdzieś na styku psychologii społecznej i psychologii osobowości, ponieważ głównym pytaniem było, czy my jako obserwatorzy potrafimy trafnie wybierać wskazówki o czymś świadczące z jednej strony, a z drugiej strony, jakie to ma konsekwencje społeczne. Żeby to jakoś przybliżyć, tą ideę, w czym jest rzecz, to jest tak jak z wykrywaniem kłamstwa. Gdzie bazując na literaturze, na badaniach, na analizach, w zasadzie jest bardzo dużo informacji, które z dużą pewnością na podstawie twarzy innych osób pozwalają wykryć, czy kłamią, czy nie. Z drugiej strony okazuje się, że około 5% ludzi to mniej więcej potrafi. Skoro wiadomo jak, to dlaczego nie wiadomo jak? Bo te 5% ludzi, którzy potrafi, zwraca uwagę na te wskazówki, które faktycznie odpowiadają za przejawy kłamstwa, czy są powiązane z kłamstwem. Natomiast reszta ma swoją koncepcję, co świadczy o kłamstwie. To bardzo ładnie było, wydaje mi się, pokazane. Zresztą to jest też ciekawostka gdzieś z pogranicza psychologii i kultury masowej. W filmie, który w oryginale serialu miał tytuł Lie to Me z Timem Rothem, gdzie konsultantem był jeden z najwybitniejszych psychologów zajmujących się twarzą i kłamstwem, który po każdym odcinkiem filmu na swoim blogu dokładnie opisywał, na czym polegało wykrywanie kłamstwa. Które ruchy mięśni, które, no, można powiedzieć technicznie, aferencje twarzowe leżały u podstaw diagnozy czy stwierdzenia, że ktoś kłamie albo nie kłamie. I to mniej więcej w tą samą stronę chodzi. I przykładowo, jeżeli mówimy o tego typu badaniach, zespół amerykańskich psychologów w różnych układach pod wodzą, czy kierowany przez Roberta Gifforda, ale też Samuela Goslinga, podjęli wiele prób analizy tego, czy my potrafimy oceniać innych na podstawie, wydawałoby się, dziwnych wskazówek. Czy potrafimy odkrywać osobowość innych ludzi, na przykład patrząc na to, jak mają urządzony pokój w domu, sypialnię, jak mają urządzony pokój w biurze, jakiej muzyki słuchają. Okazuje się, że w pewnych aspektach potrafimy. Ponieważ my jako oceniani dostosowujemy środowisko do tego, aby czuć się w nim wygodnie. Pokój meblujemy tak, aby pasował do nas. Więc inni na podstawie tego, biorąc oczywiście pewne założenia dotyczące tego dostosowywania, potrafią wnioskować. Podobnie badania prowadzone są w odniesieniu do zachowań niewerbalnych. Gdzie one z reguły, aby tą trafność ocen jakoś określić czy opisać, opierają się na takim schemacie, że najpierw dana osoba, no, wypełnia pewną skalę mierzącą jakieś cechy osobowości, po czym proszono jest o zachowywanie się w jakiś określony sposób, na przykład o przeprowadzenie rozmowy na jakiś temat z kimś innym, gdzie grupa obserwatorów przygląda się, przysłuchuje tej rozmowie, po czym obserwatorzy oceniają osobę na tych samych skalach osobowości. Jeżeli jest zgodność ocen, to oznacza, że obserwatorzy wybrali trafne wskazówki i potrafili ocenić. Z reguły z takich badań jednak wynika to, że gdy w przypadku niektórych cech innych osób, no, ta trafność naszych ocen jest w miarę dobra, to najogólniej my kompletnie nie zwracamy uwagi na to, co świadczy o przejawach cechy. Nie bierzemy pod uwagę tych zachowań, które są kluczowe dla nieśmiałości, dla ekstrawersji, dla otwartości. Mylimy wskazówki. I to jest właśnie niejako konsekwencja tego myślenia z perspektywy soczewki. W zależności od tego,
jakie wskazówki potraktujemy jako trafne, jako rzetelne, na co my zwracamy uwagę w zachowaniu innych, do takich wniosków będziemy dochodzić. Jeżeli wybierzemy inne elementy, na coś innego będziemy patrzeć, wnioski będą kompletnie inne. Jeżeli będziemy oceniać daną osobę, obserwując ją podczas pracy, możemy dojść do błędnych wrażeń albo do kompletnie innych wrażeń, niż gdy obserwujemy ją podczas pracy w ogródku albo zabawy z dziećmi. W zależności od tego, co wypróbkujemy z otoczenia, te oceny będą inne. Osoba, która świetnie sobie radzi, jest super odważna, nie boi się niczego, może bać się dentysty. To wszystko niejako mieści się w tym samym układzie, w tym samym schemacie myślenia, że to, co my bierzemy za dobrą monetę, niekoniecznie taką dobrą monetą jest. A jeżeli osoba, która ma określoną cechę, zachowuje się w jakiś sposób, prowadzi czy wzbudza w nas wrażenie, które jest całkowicie odmienne, to mogą pojawiać się pewne konsekwencje błędów w procesie oceniania. I te konsekwencje mogą prowadzić do błędów komunikacji. To jest trochę też tak, jak my często zakładamy w komunikacji z naszymi najbliższymi. Że wystarczy jedno słowo i ta druga strona, no jesteśmy tyle lat ze sobą, doskonale wie, co my mamy na myśli. Badania psychologiczne są dosyć jednoznaczne. Ona nie ma z reguły zielonego pojęcia. My błędnie zakładamy to, że ktoś coś wie, bo się znamy, bo myślimy tak samo. To nie tak. A błędy komunikacji owocują dalszymi perturbacjami i tym, jak może się dalej sytuacja rozwijać. I to jest niejako takie drugie ogólne podejście do myślenia czy określania procesów oceny innych ludzi. Z jednej strony my jako naiwny naukowiec analizujemy informacje o innych na tych wymiarach, które są do nas użyteczne. Z drugiej strony też trochę jak naiwny naukowiec próbkujemy informacji jak statystyk i dokonujemy wnioskowania, jaki ktoś jest. Natomiast trzeci nurt teoretyczny to jest próba pozbierania tego. W psychologii zakładało się, że my jesteśmy trochę jak z jednej strony umotywowany taktyk. Czyli mamy pewien repertuar strategii, które możemy wykorzystywać w naszym procesach dochodzenia do tego, kim druga osoba jest. I my w zależności od potrzeb wybieramy różne strategie, ale to my decydujemy w zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Z drugiej strony my możemy też pozwolić sobie na lenistwo. Osoba nie jest ważna, nie myślę, wystarczy mi stereotyp, wystarczy kategoria. Widzę, ktoś jest w białym fartuchu, pewnie lekarz, wiem, jacy są lekarze i tyle. A to, że wystaje mu nóż z kieszeni, no to lekarzem czasem też wystaje. Nie będę się już na tym skupiał. To doprowadziło do myślenia o tym, że nasze poznawanie, nasze procesy oceny, spostrzegania innych osób czy formowania wrażeń o innych w zasadzie mogą przebiegać dwutorowo. Oczywiście w pewnym uproszczeniu. Ta dwutorowość określona jest jako model kontinuum procesów formowania wrażeń. To kontinuum rozciąga się między dwoma krańcami. Pierwszym krańcem jest wnioskowania o innych w oparciu o etykietę kategorialną, czyli właśnie taki stereotyp dotyczący, no niekoniecznie wiążący się z czymś negatywnym, bo tu raczej chodzi o pewien wnioskowanie o innych w oparciu o pewien schemat, o pewne cechy powierzchowne, gdzie my praktycznie w kilka sekund, a nawet milisekund już możemy sobie uformować takie pierwotną opinię, pierwotne wrażenie o innej osobie. Tak jak mówiłem, jak ktoś ma fartuch, to może być lekarz. Jeżeli ktoś ma określony kolor skóry, określone wrażenie i w tym kierunku może powstawać. Wiek,
cechy zewnętrzne to są główne wskazówki, które pozwalają nam wnioskować i reagować w taki sposób bardzo gruby, właśnie kategorialny. Bez zastanawiania się, bez analizowania. Na drugim krańcu tego kontinuum są procesy oceny atrybut po atrybucie. Czyli tu już niczym faktycznie naiwny naukowiec, my cecha po cesze, zachowanie po zachowaniu skupiamy się na drugiej osobie, aby wywnioskować, aby ocenić punkt po punkcie wszystko i na podstawie właśnie takiej globalnej oceny wydać jakiś ostateczny werdykt dotyczący tego, kim ona jest i czy mogę wobec niej zachowywać się w taki czy inny sposób. Tak jak mówię, to są pewne dwa krańce kontinuum, a to oznacza, że nie są to procesy zero-jedynkowe, że możemy umiejscawiać się w pewnych punktach, czyli od pewnych charakterystyk zależy to, czy my będziemy myśleć uważnie, czy będziemy myśleć bardziej powierzchownie. A konkretnie od czego zależy? W zasadzie z tej perspektywy formowania wrażeń o innych, jak i z perspektywy na przykład procesów perswazji, wskazuje się, że tym, to, czy będziemy myśleć uważnie, systematycznie, czy będziemy raczej myśleć heurystycznie i powierzchownie, jest uzależnione od dwóch naszych charakterystyk. Od motywacji i od naszych zdolności. To znaczy, kiedy my jesteśmy zmotywowani, aby myśleć, to już kilkukrotnie mówiłem, kiedy coś jest dla nas ważne. Ewentualnie, jeżeli ktoś powie, że coś jest dla mnie ważne. Bo ta ważność może być narzucana z jednej strony zewnętrznie, przykład przez media i różnego rodzaju zjawiska, takie jak chociażby ustawianie tematów dnia. Gdzie wiadomo, że pierwsze, co jest na stronie, to najważniejsze. Jeżeli jeszcze jest dodane z wykrzyknikiem, czerwoną czcionką, no to już wiadomo, że to jest super ważne. Chociaż może być to absolutnie trywialne i nieistotne. Ale ktoś mi mówi ważne. Ale może płynąć ze mnie, z moich potrzeb, moich wartości. I tego typu sygnały sugerują, że warto się czymś zająć. A zdolności? Zdolności to jest na przykład poziom mojej inteligencji. Niektóre rzeczy jestem w stanie zrozumieć, innych nie. To jest moja wiedza. Jeżeli nie posiadam wiedzy w danej dziedzinie, nie zrozumiem. Gdy przysłuchuję się debacie ekonomistów dotyczących funduszy emerytalnych, w zasadzie moje przysłuchiwanie się jest krótkie. Ja nie mam pojęcia, o czym oni mówią. Bo nie mam wiedzy, bo nie mam wystarczających zasobów. To jest trochę tak, jak z dochodzeniem do tego, w jaki sposób, czy próby myślenia o czynnikach, które wpłynęły na to, że pojawia się chociażby, pojawiają się tabloidy. Bo to rozumie każdy. Czy to jest interesujące? Nieważne, ale to rozumie każdy. A bardziej specjalistycznego języka już nie każdy jest w stanie zrozumieć. Dostosowanie do zdolności jest jednym z elementów tego, że informacja zostanie odebrana. Oczywiście zdolności mogą być też ograniczone zewnętrznie, bo to, że chciałbym się zastanowić, jak ktoś jest, może zależeć od tego, że sąsiad na przykład kupił wiertarkę. A wiadomo, że jak sąsiad kupuje wiertarkę, to nie po to, żeby ją włożyć do szafki. No więc jeżeli mi ktoś wierci, przeszkadza, zakłóca, to zajmuje moje zasoby. To moje zdolności do przetwarzania informacji, do skupienia się spadają. A zatem rozpraszanie, hałas, różnego rodzaju dźwięki, one też wpływają na to, jak będę oceniał innych ludzi. Ten proces dokonywania ocen zależy, czy przebiega jako w dwóch takich głównych fazach. Pewnej wstępnej kategoryzacji i późniejszym generowaniu afektu. Bo za wszystkim idą emocje.
Jeżeli mówimy o tych dwóch ścieżkach, czy dwóch procesach, chociaż na razie tak rozpiętych na kontinuum, to pierwszym punktem, na który warto zwrócić uwagę, jest to, że dla nas pierwotne jest myślenie w kategoriach właśnie kategorii. Czyli jeżeli nam się uda zaklasyfikować jakąś osobę do jakiejś kategorii, to w zasadzie już w tym momencie dalej myślenia nie ma. Bo my będziemy je oceniać właśnie tak, jak sugeruje nam stereotyp, jak sugeruje kategoria. Jeżeli lubimy lekarzy, widzimy lekarza, będziemy go lubić. Jeżeli nie lubimy lekarzy, widzimy lekarza, nie będziemy go lubić. Bo nieważne, czy jest młody, czy stary, w tym momencie to nie ma większego znaczenia. I dopiero wówczas, kiedy nam się nie udaje przypisać osoby do jednoznacznej kategorii, zaklasyfikować na określoną półkę, jesteśmy skłonni zastanowić się, czy ta osoba faktycznie pasuje, czy może ma jakieś cechy swoje osobiste, indywidualne, które będą wykraczać poza to, co nam się wydaje. Przesuwanie się po tym kontinuum, czyli między tą ogólną, szybką oceną, a to bardziej szczegółową, może też zależeć od tego, jak łatwo dostrzec, czyli ile my jesteśmy w stanie poświęcić uwagi na dopasowanie pewnych cech do kategorii. Jeżeli ktoś ma więcej atrybutów zgodnych, to pasuje. Mało tego, my potrafimy wtedy nawet uzupełniać naszą wiedzę o rzeczy nieistniejące. I to jest dosyć też charakterystyczne. My wypełniamy luki. My uruchamiając całą kategorię, uruchamiamy cechy, których tak naprawdę nie obserwowaliśmy. Przykładowo, co prawda to nie dotyczy ludzi, chociaż pośrednio dotyczy ludzi, gdy w jednym z naszych badań rozmieszczaliśmy, prezentowaliśmy badanym wywiad z aptekarką, która opowiadała o zmianie trybu na pracę całodobową i w studiu były różnego rodzaju przedmioty. W tym niektóre były całkowicie niepowiązane z niczym, typu parasol, typu maszyna do pisania. I pytaliśmy badanych, czy widzieli, jakie przedmioty widzieli. Okazało się, że tego przedmiotów typu parasol to nie widział nikt, natomiast ludzie widzieli rzeczy, których tam absolutnie nie było. Typu pudełka z lekami, stetoskop. Bo uzupełniają. Bo kategoria przywołuje mu szczegóły. I ja już ich nie weryfikuję. Nie skupiam się dalej nad tym. To steruje uwagą. Jeżeli coś jest dla mnie ważne, jeżeli coś, do czegoś jestem zmotywowany, tak jak mówiłem, to bardziej skłania mnie do zastanowienia się nad charakterystykami, nad pewnymi cechami osoby. I od tego zależy, czy poprzestanę tylko na tym, co już wiem, czy będę chciał jeszcze coś więcej odkryć. W jakich sytuacjach nasze myślenie o innych właśnie w tych ogólnych terminach jest bardziej charakterystyczne czy bardziej prawdopodobne? Jest bardziej prawdopodobne, kiedy informacje o właśnie takich cechach charakterystycznych pojawiają się na początku przekazu niż pod koniec. Czyli kiedy występuje coś, co w psychologii określa się mianem efektu pierwszeństwa. Pierwsze informacje wyznaczają na dłuższy czas nasze myślenie o innej osobie. Ten efekt pierwszeństwa może pojawiać się dlatego, że gdy spotykamy nową osobę, my z reguły na początku poświęcamy jej pewną uwagę, skupiamy się do momentu, kiedy jakaś myśl, ogólna ocena przyjdzie już nam do głowy, kiedy wyrobimy sobie jakiś pogląd. W miarę upływu czasu, co jest naturalne, nasza uwaga coraz bardziej słabnie. A zatem siłą rzeczy, te informacje, które dostajemy jako pierwsze, one są dla nas pewną kotwicą. Dlatego i w wiedzy potocznej, ale też potwierdzają to badania psychologiczne,
okazuje się, że to pierwsze wrażenie ma tak kolosalne znaczenie, bo potem trudno jest je weryfikować, bo chociażby nam brakuje sił, brakuje chęci pozyskiwania danych informacji. We współczesnym świecie też trochę dzięki edukacji medialnej my jesteśmy wyuczeni, że to, co ważne, pojawia się na początku. A zatem innym mechanizmem odpowiedzialnym za to, że nasze pierwsze wrażenie się utrzymuje, jest dyskontowanie. Czyli ktoś mi coś mówi, to najpierw powie to, co jest ważne, a dopiero potem będzie przedstawiał różne szczegóły. To jest tak jak w przypisaniu artykułów, które pojawiają się czy to w wersji papierowej, czy w jakichś wydaniach internetowych. Najpierw jest w skrócie, w kilku zdaniach, o czym jest. I to jest ważne. A dalej, no dalej to już nie trzeba czytać, no bo co? Co tam nowego się pojawi? Nic się nie pojawi. To mi wystarczy. Jeżeli ktoś mi coś opowiada, zakładam, że powie mi najpierw, o co chodzi. Nie będę czekał do końca wypowiedzi, żeby usłyszeć puentę, bo ona, no czasem jest to ważne. Natomiast w przypadku oceny innych ludzi, no niekoniecznie coś będzie zmieniać. Trzecim takim zjawiskiem występującym przy utrzymywaniu się pierwszego wrażenia, czyli przy tym efekcie pierwszeństwa, jest coś, co się w psychologii określa mianem tendencyjnej asymilacji. Jeżeli my mamy już jakąś kotwicę, pierwotne wrażenie, to wykazujemy tendencję, która jest badana dosyć mocno z różnych perspektyw, do tego, aby zwracać uwagę tylko na informacje zgodne z naszym wrażeniem. Wszystko to, co jest niezgodne, pomijamy, ewentualnie staramy się wytłumaczyć, że jest inaczej. Moi są dobrzy, źli są wszyscy pozostali. Jeżeli ktoś mówi coś złego o mnie, to raczej z nim coś jest nie tak. My, mało tego, poszukujemy informacji, które będą utwierdzać w nas przekonanie, że się nie mylimy. Te zjawiska są badane zarówno w kontekście stereotypów, bo jeżeli mamy jakiś stereotyp, to raczej informacje z nimi niezgodne są pomijane. I na przykład, a może nawet przede wszystkim, one są badane w kontekście świata polityki, gdzie zwolennik określonej partii poszukuje tylko informacji potwierdzających jego punkt widzenia. Wszystkie pozostałe są ignorowane, bo po co będę się denerwował, a zresztą oni kłamią. I podobnie jest tu. To, co jest pierwsze, wykrzywia to, jak ja będę patrzył, zbierał to, co następuje później, czyli te kolejne informacje. Kiedy jeszcze ten myślenie ogólne, to myślenie kategorialne wyprzedza, czy odsuwa mnie od zastanawiania się nad konkretnymi cechami osoby. Kiedy pojawia się coś takiego jak efekt wyrazistości, jeżeli kategorie wyróżniają osobę na tle innych. To wyróżnianie, czy ten efekt wyrazistości, on może być zarówno gdzieś na poziomie pewnych cech, jak i zachowań. Bo jeżeli jedna osoba w grupie kilkunastu osób ma różowe włosy, to na pewno będziemy patrzeć na nią. To ona będzie przykuwać naszą uwagę. To, co jest w ruchu, przykuwa naszą uwagę w porównaniu z tym, co jest statyczne. To, co się wybija, to, na kogo skierowana jest kamera, ma istotne znaczenie w ocenie osób. W całej serii badań dotyczących czegoś, co w psychologii określa się mianem iluzji przyczynowości, sprawdzano dopuszczenie czy konsekwencje. Dopuszczenie jako dowodów w sprawach sądowych amerykańskich nagranych zeznań świadków. Znaczy nawet nie tyle świadków, co przyznania się do winy kogoś. I co się okazało? Że w zależności od tego, jak podczas przesłuchania przez policjanta, detektywa danej osoby skierowana była kamera, ludzie wnioskowali kompletnie odmiennie o tym, czy dobrowolnie przyznała się, czy raczej to było wymuszenie zeznań.
Jeżeli kamera była skierowana na policjanta, w zasadzie wszyscy powszechnie uznawali, że zeznania, że przyznanie się do winy było wymuszone. Jeżeli kamera była skierowana na twarz potencjalnego przestępcy, czy domniemanego przestępcy, przyznanie się było dobrowolne. Stąd na przykład jest wielka debata, że w zasadzie tego typu dowody nie mogą być dopuszczane, a że jeżeli już, to trzeba filmować w taki sposób, aby nie było koncentracji na żadnej osobie. Bo ta, która, na której skupia się kamera, ta, która jest niejako w naszym obiektywie, która jest bardziej wyrazista, jest przez nas w sposób automatyczny uznawana za tą, która nadaje ton, która jest dominująca. Osoba, która mówi głośniej, to ona kieruje rozmową. Osobą, której widzę twarz, jest tą, która kieruje rozmową z tymi, których widzę tylko plecy. Stąd coś, co jest wyraźne, automatycznie też przykuwa moją uwagę. Kolejnym zjawiskiem, które wpływa na sposób myślenia, jest zjawisko w psychologii określane mianem primingu, a w języku polskim prymowania albo poprzedzania. Jest to zjawisko, które takie na pierwszy rzut oka może wydać się nieco magiczne, polegające na tym, że jeżeli nasze myślenie zostanie kierunkowane wcześniej na coś, to myślenie będzie przenosiło się na ocenę w zupełnie innym obszarze. Z takich klasycznych badań psychologicznych na przykład wynika, że jeżeli zostaną pobudzone nasze receptory odpowiedzialne za doznawanie ciepła, to może zmienić się nasza ocena ludzi, których spotkamy później. I w klasycznym eksperymencie badaczka prosiła, żeby przez kilka sekund osoba podtrzymała kawę, bo ona musi zaznaczyć w protokole, że przyszedł na badanie dany człowiek. I w zależności od tego, czy kawa była zimna, czy była gorąca, okazywało się, że ta osoba później oceniała osoby jako cieplejsze albo zimniejsze. To jest priming. Aktywowanie pewnego konstruktu, pewnej cechy w zupełnie innym kontekście przenosi się na zupełnie inny. W innym z tego typu eksperymentów, który wręcz zademonstrowano na poziomie behawioralnym, gdy ludzie układali słowa z porozrzucanych klocków, ale słowa dotyczyły albo inaczej. Słowa dotyczyły ogólnie starości i tego, co ze starością się kojarzy. To jak później mierzyli badacze, osoby, które właśnie coś takiego rodziły, którym aktywizowano myślenie o starości, chodziły wolniej. Osoby, które powiedziano, że to inne badanie, mają zapoznać się, zobaczyć sobie bibliotekę uniwersytecką, bo później tam pójdą, mówiły ciszej niż osoby, które miały zapoznać się na przykład z obrazami przystanku kolejowego. Gdzie mówiono, to jest po prostu prosta norma, w bibliotece się nie gada. I podobnie w ocenach ludzi. Podobne zjawiska występują, jeżeli my przeczytamy artykuł o lekkomyślnym zachowaniu jakiejś osoby. Czy innymi słowy, gdy zostanie w nas aktywowane myślenie czy kategoria lekkomyślności, a następnie będziemy obserwować zachowanie osoby, która na przykład rowerem próbuje zjechać po stromej górze, to raczej będziemy ją, te zachowanie i tą osobę uznawać za brawurową i lekkomyślną, niż za taką, która poszukuje wrażeń i która podejmuje ryzyko, bo to jest fajne, bo chce się wykazać sama przed sobą. Chodzi tu o to, że jeżeli my najpierw będziemy opowiadać ludziom, czy będą mieli kontakt z jakąś kategorią, to myślenie, samo zaktywizowanie pewnej myśli, pewnych doznań może i bardzo często przenosi się na oceny konkretnych osób. Jeżeli jesteśmy
w złym humorze, świat jest bardziej zimny. Jeżeli jesteśmy samotni, mało tego, niektóre badania pokazują, że nawet odczuwamy, że w pomieszczeniu jest zimniej. To, co nas otacza, różnego rodzaju bodźce kontekstowe, modyfikują nasze oceny. Jeżeli stoimy na miękkim dywanie, inaczej oceniamy produkty i innych ludzi, niż gdy stoimy na twardej podłodze. Oczywiście nie są to jakieś magiczne efekty, które wywracają wszystko do góry nogami, ale te wrażenia coś dodają. One właśnie torują, prajmują pewne wrażenia w danym kontekście, które my przenosimy na kompletnie inny obszar, na kompletnie inny, na kompletnie inne zadania, które przed nami stoją, które chcemy wykonywać. I jeszcze jeden wariant, w którym to myślenie w kategoriach, a nie w atrybut po atrybucie jest charakterystyczne, czyli pewna tendencyjność percepcji innych, którą bardzo chętnie ulegamy, czy której ulegamy, to jest zgodność stanów emocjonalnych względem pamięci i sądów. Czyli jeżeli pierwszy raz spotkaliśmy osobę i czuliśmy się dobrze, to najprawdopodobniej, gdy spotkamy ją po raz drugi, siłą rzeczy te oceny będą zależne od naszego nastroju. Czyli jeżeli to, co ja odczuwam, odpowiada pewnym moim śladom pamięciowym, no to już jest pewien znak, to już jest coś. Zatem ten proces formowania innych wrażeń o innych ludziach, czyli oceny innych ludzi, w ujęciu modelu formowania wrażeń jest pewną sekwencją, czyli można powiedzieć, że jest czymś na kształt takiego algorytmu, którym my się posuwamy, aczkolwiek no, człowiek nie myśli w tych kategoriach algorytmicznych i bardzo często to wszystko jest zautomatyzowane. Myślenie przez pryzmat kategorii jest z reguły myśleniem odbywającym się poza naszą świadomością. My nie zdajemy sobie z tego sprawy. Tak samo jak to, co mówiłem, my nie zdajemy sobie sprawy z tych bodźców, które występują w naszym otoczeniu i które gdzieś mieszają się w nasze osądy. Czy to będzie miękki dywan, czy ciepła kawa, czy trzymanie w ręku ciepłego, czy innego kompresu. Nawet do tego stopnia, że szorstkość powierzchni może wpływać na oceny innych jako bardziej szorstkich. Pierwszym punktem, no to musimy spotkać daną osobę. Kiedy widzimy daną osobę, następuje wstępne kategoryzowanie. Jeżeli ma ona pewne cechy, pewne charakterystyki, które pozwalają nam wnioskować, kim ona może być, to właśnie ta wstępna kategoryzacja w tym momencie w sposób automatyczny się odbędzie. Posługując się po raz kolejny tym samym przykładem, jeżeli kogoś widzę w białym fartuchu, no to zakładam, że jest to lekarz lub ktoś pracujący w służbie zdrowia. No chyba, że akurat ja z reguły pracuję na fermie kurzej, ewentualnie w rzeźni, no to wtedy będę myślał, a to rzeźnik. Natomiast ta kategoryzacja, jeśli się powiedzie, jeśli potrafię zidentyfikować, kto to jest, automatycznie powoduje mój osąd, czy daną osobę lubię, czy nie. W zależności od tego, czy lubię osoby z danej kategorii. Każdy schemat, każdy stereotyp ma niejako przypisany do siebie pewien znak. Znak na wymiarze lubię, nie lubię, dobre, niedobre. A zatem, jeżeli widzę, że osoba jest lekarzem, lekarzy nie lubię, no to nie lubię już tej osoby na dzień dobry. I to jest moja reakcja afektywna. Prosta, szybka, wręcz natychmiastowa. Z kolei, kiedy taka kategoryzacja no nie do końca jest możliwa, jeżeli nie do końca wiem, bo są cechy, które mi nie pasują, no to zadaję sobie kolejne pytanie. Czy w ogóle warto się zastanawiać, czy warto dokonywać oceny tej osoby? Czy chociaż ona jest dla mnie minimalnie interesująca, czy ważna? Bo jeżeli nie jest ważna, no to po co w ogóle się z nią zajmować? I wówczas w zasadzie sam proces oceny zostaje zatrzymany. Nie myślę, ignoruję, idę obok. To jest
Znów posługując się też przykładem chociażby politycznym, no co mnie interesuje, kto wygra wybory w gminie pod Szczecinem? No ktoś wygra. Czy jest to dla mnie osoba ważna? No tak średnio. Jeżeli nie interesuje mnie, nie myślę i nie ma reakcji afektywnej, po prostu jest jedynie ignorowanie. Natomiast jeżeli uznam, że ta osoba chociaż trochę jest warta mojej uwagi, chociaż trochę może być dla mnie ważna, wówczas, dopiero wówczas zaczynam poświęcać jej większą wagę i analizować, skupiać się, jakie ma konkretne cechy. Skupiać się na podstawie oczywiście, czy wnioskować na podstawie zachowania, ewentualnie na podstawie jakichś bardziej zauważalnych szczegółów w jej wyglądzie. Jeżeli na podstawie takiego przyjrzenia się, trochę bardziej uważnego, nadal uznaję, że tak, to jest lekarz, zaklasyfikowałem osobę dobrze, satysfakcjonująco, to znów jest od razu szybka reakcja afektywna. Natomiast jeżeli nagle mi się coś zaczyna nie zgadzać, nie mam właściwej półeczki, na którą mogę daną osobę wrzucić, włożyć, dopiero w tej sytuacji przechodzę do tego bardziej wysiłkowego trybu i analizy atrybut po atrybucie, kim jest osoba. I wówczas to nie jest tak, że reaguję na nią na podstawie ogólnej reakcji przypisanej do tego, czy lubię lekarzy, czy lubię polityków, czy lubię naukowców, ale sprawdzam. Jest pilny, jest uczciwy, jest konsekwentny. Każda cecha ma określony swój znak. Moim zadaniem w tym momencie jest w zasadzie takie drobne sumowanie, takie robienie pewnej analizy SWOT, mocnych, słabych stron, aby na tej podstawie takiego zliczania, takiej integracji poszczególnych ocen uformować wrażenie. I wówczas reakcja na tę osobę będzie po prostu wynikiem tego typu obliczeń, tego typu analizy, atrybut po atrybucie wymagającej wysiłku, wymagającej systematycznego zastanawiania się i analizowania. I jeżeli ten proces prowadzi do jakichś konkluzji, które są dla mnie satysfakcjonujące, to w zasadzie on się kończy. Jeżeli natomiast wymagana jest z jakichś powodów, na przykład nowych informacji, ponowna ocena obiektu, powtarza się to razem. Ten dosyć złożony mechanizm, ten złożony proces, on sugeruje właśnie to, co leży u podstaw tych bardziej obecnie współczesnych czy rozwijanych teorii, że my możemy być niczym ten skąpiec poznawczy i wystarczą mi szczątkowe informacje i to mi całkowicie zadowala, nie muszę wiedzieć więcej, ale w pewnych sytuacjach możemy działać jako naukowiec, czyli wydatkować naszą energię, nasze zdolności, aby poznać kogoś bliżej, aby uformować bardziej trafne wrażenie. Poświęcić większą wagę, na przykład przenosząc do teorii czy do modelu soczewki, na wybór lepszych wskazówek, tego co jest pewniejsze przy wnioskowaniu o innych osobach czy innych ludziach. Te dwa tryby, te dwie ścieżki, one w zasadzie też mają potwierdzenie w badaniach, które my prowadziliśmy w Polsce. I które pokazują, że faktycznie, przynajmniej w przypadku oceny takich osób jak politycy, w zasadzie, jeżeli polityk jest znany, to mało kto w ogóle zastanawia się i analizuje jego cechy. Jest to myślenie kategorialne, ogólne. Jeśli jest lubiany, pozytywne, jeśli jest nielubiany, to negatywne, ewentualnie w ogóle się nim nie zajmuję, bo po co mam się zajmować kimś, kogo nie lubi. Gdy polityk jest mi obojętny, aczkolwiek znany, w ogóle o nim nie myślę. Nie mam potrzeby formowania wrażenia, nie mam potrzeby, aby dojść, kim on jest. Natomiast gdy jest nieznany,
Również potwierdza się to myślenie w kategoriach tego modelu kontinuum formowania wrażeń, o którym mówiłem. Gdy jest nieznany, ale lubiany, to istotne jest, czy ma on dla mnie jakieś znaczenie, czy nie. Czy na przykład kandyduje w moim okręgu, czy nie. Jeżeli jest ważny, nieznany, lubiany, myślę. Jeśli jest nieważny, to moje myślenie jest ograniczone. Albo w ogóle nie wykazuje zainteresowania. Jeśli jest nielubiany, ponownie myślę, kiedy ma jakieś znaczenie dla mnie. Kiedy mam motywację, aby się zastanowić, kim on jest. W przypadku obojętności nie zastanawiam się raczej nigdy. Nasze myślenie o innych ludziach, nasze procesy oceny innych ludzi, w zasadzie można właśnie rozpiąć na takim kontinuum, na takim wyborze strategii, czy poleganiu na dwóch ogólnych strategiach, albo tych automatycznych, skrótowych, pozwalających szybko dojść do wrażenia, do wniosku, albo wymagających wysiłku, kiedy potrzebujemy mieć większą pewność, osiągnąć konkretniejsze cele. I do tego dochodzi jeszcze jeden element. No my oprócz tego, że jesteśmy umotywowanym taktykiem, jesteśmy też aktywowanym aktorem. To, co wspominałem o różnego rodzaju bodźcach, które z naszego otoczenia na nas oddziałują, no właśnie sugeruje, że my czasem jesteśmy aktywowani przez coś, o czym nie mamy zielonego pojęcia. Trochę jesteśmy jak gąbka. Chłoniemy różne rzeczy i one się w nas mieszają. I ocena może być czymś skażona. Dlatego to, co w zasadzie współcześnie się w psychologii mówi, że jest pewien problem, bo on leży i u podstaw i rozpoznawania fake newsów, i dezinformacji, i błędnych informacji, że my mamy bardzo dużą łatwość, automatycznie formujemy opinię, dochodzimy do opinii. My mamy opinię na wszystki temat, na praktycznie każdy temat. Nawet w odniesieniu do problemów nieistniejących. Nie mamy z tym żadnego problemu. Dlaczego? No ponieważ niestety nasza zdolność do oceny naszych opinii jest trochę mniejsza. My mamy łatwość w formowaniu ocen innych ludzi, ale mamy mniejszą zdolność, aby je weryfikować i aby dookreślać ich trafność. Dziękuję.